Ja, cześć. No, to jest film o tym, takim zimowym, co się tam sprzedaje rzeczy. No, to ten, taki jest event, że Valve przychodzi i mówi tak: cześć, gracie se w komputer? To sobie grajcie trochę taniej, ok? No, i się ludzie tam cieszą i robią tak: PogChamp, musimy wpłacić pieniądze, żeby zasilać budżety wielkich korporacji. I no, i takie rzeczy się dzieją. Więc Winter Cell ogólnie. No. No i co? To ma przełożenie na rynek jakiś, nie? No bo skoro na platformie, na której jest rynek, jest coś taniej, no to może jakaś będzie ten, pyk pyk. No. Ale już kilka filmów o tym robiłem, dosyć dużo, a ten będzie taki ostatni. Znaczy nie wiem, czy ostatni. Jeszcze pewnie będzie film, jak on wejdzie, będzie film z omówienia go, czy on coś zrobił i potem film, jak się skończy. Ewentualnie będzie dużo na ten wrzutek, nie? Zaczynając. Na początku. Skinsmanki. Strona do wymieniania swoich skinów. Co sobie można kupić, coś sprzedać, transakcje robić, przeróżne. Link do strony w opisie. Z kodem ZON więcej pieniędzy jest. W sumie trochę to sobie można gdzieś tam wrzucić, jak se chcecie. A jak se nie chcecie, to sobie nie wrzucajcie. No. Ten. Łapka w górę. Jak chcecie tak. Co mnie to obchodzi? Coś więcej, w sumie tyle. Więc zimowa tam sprzedawanie. No to tak. Jak chodzi o sytuację z zimowym sprzedawaniem, no to jak to już wszystkie rzeczy związane z tego typu ekscesami były, ja pokażę na przykładzie. Ogólnie to nie jest tak, że w momencie, kiedy trwa zimowe sprzedawanie, to oznacza, że nic nie urośnie i wtedy jest wielka posucha i w ogóle nic się nie dzieje, ponieważ podczas zimowego sprzedawania mieliśmy między innymi takie ekscesy, tak zwane wzrostowe, jak rok temu między innymi Movistar. Więc jest to akurat nieprawda, że no. Widzicie, mieliśmy praktycznie cały grudzień wzrosty i żadne zimowe sprzedawanie tego w żaden sposób nie przerwało, nie? Zimowe sprzedawanie zaczyna się w tym roku 21 grudnia. Mówię to od razu, mówię. Oczywiście wiem, że jest wyprzedaż, nie? Mam nadzieję. No i tak to sobie wygląda ogólnie. No to dosyć zabawny wykres, trzeba przyznać, no ale to już nie w ten sposób będziemy szukać. Nie szukamy już tutaj porównań do przyszłych okresów, tylko popatrzenia na itemy takie, jakie są dzisiaj. No jesteśmy w erze CSA 2. No trzeba było powiedzieć, że można by było zmienić skrót z CS na inne dwie litery i też by było dosyć adekwatnie, że tak to ujmę. Jednak, no co trzeba powiedzieć, to fakt, że ten Wintersale wcale nie musi oznaczać wielkiego spadku ceny na Steamie. Co on jednak oznacza? On oznacza właśnie to, że istnieje inne miejsce do konsumowania. Skoro istnieje inne miejsce do konsumowania, nie? Tak to jest. No to w takim razie, skoro istnieje takie miejsce, no to przecież skąd te pieniądze się tam muszą wziąć? A one się biorą m.in. z takich portfeli, jak te, które handlują na Steamie. Jednak, ja to będę cały czas powtarzał. To nie jest tak, że gierki za, nie wiem, 300 zł ktoś sfinansuje sprzedaniem 15 AK wulkanów. Raczej są to sprzedaże w stylu skrzynki, są to sprzedaże naprawdę rzeczy detalicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście sprzedaż jest wtedy nasilona, co sprawia, że jeżeli rynek jest wzrostowy w tym okresie, kiedy wychodzi Winter Sale, nie? No to najzwyczajniej w świecie ten rynek wtedy się trochę hamuje i on zaczyna rosnąć wolniej. Tak to działa. I za to, jeżeli na przykład mamy jakieś centrowanie się rynku na jakimś konkretnym przedmiocie, jak na przykład Movistar Riders rok temu, to się absolutnie nic z nim nie dzieje i on rośnie jakby rósł. Za to, jeżeli rynek jest w stagnacji i wchodzi Winter Sale, no to w zasadzie mamy po prostu stagnację o jeden poziom niżej, nie? Czyli powiedzmy sobie, nie wiem, odejmujemy, załóżmy średnio z każdego itemu na Steamie po 5 groszy, czy coś takiego, i na tamtym poziomie się trzymają. No i wydaje mi się, że to jest chyba najrealniejszy scenariusz, nie? Że średnio sobie odejmiemy, powiedzmy, te kilka
kilkanaście groszy na przedmiot, czyli to nie będzie, to oczywiście nie znaczy, że każdy przedmiot spadnie o kilkanaście groszy, tylko jeden spadnie na przykład o złotówkę, a inny nie spadnie wcale, a inny urośnie o 50 groszy, nie? Także wydaje mi się ogólnie, że średnio cena przedmiotu po prostu spadnie nieco, więc ogólnie rzecz biorąc po prostu to będzie dobry moment na jakieś dozbrojenie swojego ekwipunku, tak mi się wydaje. I gdybym miał ogólnie tworzyć jakieś strategie związane z Winter Sellem, to raczej nastawiałbym się na to, żeby po prostu akumulować do niego kapitał, a w momencie, kiedy on wyjdzie, to go uwolnić. No i tutaj jeszcze taki otum selowy, czyli to, co było ostatnio. Wątek, ja chciałbym pokazać, co się wydarzyło w momencie, kiedy ten się skończył. Ponieważ to też jest ciekawa analogia, której według mnie warto szukać. Ponieważ w momencie zakończenia się wyprzedaży jesiennej wydarzyły się ekscesy tutaj... malowane nie w ten sposób, to było tu, tak? 29 listopada? Był wielki pik w każdym razie tych rzeczy związanych z Paryżem, chociaż nie wiem, czy 29 listopada, możliwe, że właśnie 29 to był. No i tak się to ogólnie wtedy wydarzyło. Zresztą polecam sobie wrócić do filmów z tamtego okresu. Możecie sobie wpisać Autumn Sale, kiedy się skończył, wyszukać filmy, które były wrzucane w tamtym dniu i zobaczyć, jak wtedy rynek wyglądał. Jeżeli ktoś chce jakoś bardzo mocno researchować, jak wygląda zakończenie się takiej wyprzedaży. No i jeżeli ktoś chciałby szukać po prostu analogii w tej wyprzedaży zimowej, no to wydaje się, że w zasadzie dosyć kurde blade dobrym by było właśnie wtedy się zbroić w niektóre rzeczy. I pytanie jakie, nie? No można według mnie w najbardziej w tym momencie wyznaczający trend marketu item, czyli w Paryż, można iść w jakieś skrzynki, czyli nie wiem, pewnie jak teraz byśmy popatrzyli sobie logiką, jeżeli chodzi o nie wyrzucenie kolejnej skrzynki, tylko gdzieś bardziej w kontekście otwieralności, to może jakaś skrzynka odrzutu, chociaż to są inwestycje, których ja nie podejmuję ani nikomu nie polecam, ale może w ten sposób rozgrywać to właśnie. Za chwilę też się będzie zbliżał luty, więc to może też być spoko, żeby bardziej na długi okres sobie zaplanować teraz ruchy, a w tym momencie jedynie dokonać gdzieś tam wpłaty tego kapitału w konkretne miejsce w rynku. Jakoś tak, może w totalnie z innej beczki, polecieć bardziej w Antwerp, bo rzeczy są poprzeceniane. Może rzeczywiście nawet nie korzystać koniecznie ze Steama, tylko poszukać czegoś na innych platformach, w stylu Buff, czy inne strony i tam na przykład ładować się w Antwerp, co wydaje się dzisiaj być dosyć dobre, albo w Sztokholm, czy też Paryż, w zależności od tego, jak co się komu podoba. No i to się wydaje być takie sensowne. Ja osobiście mówię, że ja mam ogólnie problemy z płynnością przez tego skurwibonka, który tu już leżał i nie wiem, ile on jeszcze będzie leżał. Jak ktoś to już zabierze ode mnie. Ziomek, kurde, ziomek, chłopie, we to już, kurwa, kup ktoś. Jak on mi zejdzie... to wtedy mówię, te pieniądze zostaną rozdysponowane pewnie pół na pół między... Znaczy zrobię po prostu film z tego, nie? Zrobię film, jak to wydaje, więc będziecie sobie tam widzieli, jak to pójdzie. No i pewnie tam potem będę te pieniądze upłynniał dalej ze swojego ekwipunku, gdzie na Winter Sale będzie po prostu kumulacja tych środków. Jeżeli to się sprzeda do tego momentu, jak się nie sprzeda, no to jestem w dupie i tyle. No i kurwa koniec. No to takie już jest jestestwo w czymkolwiek. Jeżeli do zaplanowanej daty relokacji środków nie upłynisz się, no to jesteś w piździe. I tak to już funkcjonuje. A to już jest takie, wiecie, to już nie jest o tym, o Steamie, tylko to jest już o świecie. Także tak to sobie wygląda, nie? No. Czy to są dobre propozycje? Zależy, no, od kwestii wiary w rynek, no bo jak nie wierzysz w ten rynek, no to kurwa z niego wyjdź i tyle. No to dosyć logiczna sprawa, jeżeli myślisz, że CS2 nigdy już nie będzie naprawiony i w ogóle Valve odpierdala taką fuszerę, że nie ma co, a ja rozumiem takie podejście, nie powiem, że nie, to może lepiej rzeczywiście powiedzieć sobie, basta kurwa, naprawcie grę, wtedy w niego wchodzę. To jest zachowanie rynkowe BTW,
jak tak byście zrobili, to się zachowujecie wtedy rynkowo. A ja jestem raczej właśnie kurwa hura optymistą i mówię, że nieważne jak bardzo ten rynek nie spadnie, ja chcę w niego inwestować. No bo kurde, bladen, no to Valve jest jednak. No nie. No i tyle. Zobaczymy, co nam czas pokaże. Niech już to wszystko spadnie do złota.